pobraniu. Szczególnie chciałbym powitać pana burmistrza, państwa radnych, wszystkich przybyłych. Mam niekochaną radość, że jest nas więcej niż podczas ostatniego spotkania. Zgodnie z planem przedstawionym tutaj przez Urząd Miasta, po otwarciu zebrania powołujemy komisję skrutacyjną, która dzisiaj będzie odpowiadała za przeliczenie głosów w wyborach na nowego przewodniczącego zarządu osiedla. W związku z tym musimy wybrać tą komisję. Chciałbym tylko powiedzieć przy tej okazji, że w komisji nie mogą znaleźć się osoby, które będą później kandydować. Z prostych względów, żeby nie było podejrzeń, że sami sobie liczą głosy. Tak? Więc prosiłbym o zgłaszanie trzy osoby do pani tutaj Marii Arłowskiej. To może? Ja bym chciał zgłosić rady, może pana Jana Waleckiego i Eugeniusza Granicznego do komisji skrutacyjnej. Okej. Okay. Wiadomo, że to jest dobre. Dobrze. Znaczy mogą startować, ale... To dwie osoby już mamy, tak? Panie Janie, zgadza się pan? Pan Eugeniusz? Zgadza się, to już mamy dwóch, jeszcze jedną osobę. Kto jeszcze? O! Ilona Jarosz, jeszcze poprosimy o dopisanie do listy. Czy jeszcze ktoś? Trzy osoby wystarczą, nie? No tak, ale każdy ma prawo zgłosić. Mam jeszcze jedną osobę, to mnie... Wystarczy. Dobra, wystarczą trzy. Przepraszam pani Mario, głosujemy coś czy od razu? Dobra, to w takim razie przez podniesienie dłoni, tak? Dobra, kto proszę państwa z państwa jest za tym trzyosobowym składem? Ręka do góry. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Mam nieodparte wrażenie, że komisja została przegłosowana. W takim razie zapraszamy komisję tam do pani Marii. Chwilę potrwa przygotowanie. A ja proszę państwa chciałbym wykorzystać tą chwilę, żeby wytłumaczyć skąd ta sytuacja. A później, kiedy będziemy już wybierać nowego przewodniczącego i uzupełniać zarząd, sądzę, że będzie okazja, żeby zadać pytania co do bieżących spraw panu burmistrzowi. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, skąd w ogóle sytuacja, że jestem w tym zarządzie. W zarządzie, którym przewodniczącym był Janusz Śliwa, pracowałem ponad 4 lata i stwierdziłem, że to jest dobry sposób na to, żeby zajmować się przestrzenią publiczną. I takie 3-4 sposoby, które wykorzystywaliśmy wtedy i to były takie nasze główne narzędzia, to budżet obywatelski, petycje i praca na komisjach i sesjach Rady Miasta, opiniowanie wniosków, wnioskowanie zarówno i do Rady Miasta, jak i do spółdzielni, chociaż jesteśmy organem, który jest ciałem doradczym dla miasta, to uważaliśmy, że spółdzielnia też powinna wiedzieć o to. Przyciszymy, bo to tak trudniej za chwilę później. Bez mikrofonu może będzie lepiej. Okej, teraz lepiej? Tak. Na chwilę, przepraszam. Bez mikrofonu też może być? Słyszycie? Bardzo dobrze. Nie potrzebuję. No i tymi trzema sposobami, którymi się posługiwaliśmy w tym poprzednim zarządzie, udało się wiele takich rzeczy zrobić, które potwierdzałyby, że te sposoby są skuteczne. Typu na przykład budżet obywatelski, dzięki temu tutaj między innymi z współudziałem pana Janusza Delorma udało się zrobić junior senior. Przy tej okazji też chciałbym powiedzieć, że junior senior od razu był 7 lat temu konstruowany jako oferta i dla młodych, i dla starych, ponieważ teraz pojawiły się głosy, że albo działamy tylko dla młodych, albo tylko dla starych. Staraliśmy się zawrzeć kompromis już wtedy.
Petycje. Dzięki petycjom, które wtedy udało się zrobić, zostało wyremontowane boisko do koszykówki. Ponad 400 głosów było zauważalne dla Rady Miasta, dla Pana Burmistrza i zgodził się przeznaczyć wtedy środki, więc uznałem, że to narzędzie jest skuteczne. No i praca na komisjach i sesjach Rady Miasta. Oprócz tego taki główny nacisk, na który chciałem w swojej pracy zarządem, taki nacisk na to, na zdolność operacyjną miasta. To nie są tylko pieniądze, które miasto ma do wydania na poszczególne zadania, ale też osprzętowienie, o to, jak się zajmuje cały system decyzyjny, jak się zajmuje takimi podstawowymi rzeczami. No i kiedy zostałem przewodniczącym zarządu osiedla, wdrożyliśmy te narzędzia do pracy. Na pierwszy rzut poszła petycja, którą wtedy stworzyliśmy na bazie wydarzenia, które było na boisku do piłki nożnej, tam był pożar boiska, no i stworzyliśmy petycję, która zawierała w sobie postulat w ogóle remontu tego obiektu. Skutecznie został dostrzeżony przez władze miasta i dzięki temu remont Orlika się odbył. Tam też w tej petycji zaznaczaliśmy, że bardzo nam zależy na tym, żeby elewacja szkoły numer 7, przedszkola numer 1 została wyremontowana. I też dzięki tej petycji ta sytuacja została zauważona na jednej z komisji. W dalszej kolejności w kwietniu już były budżety obywatelskie, złożyliśmy projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Na przykład trafił projekt Ilony Jarosz, który zakładał zagospodarowanie terenu na terenu między Krakowskim Przedmieściem a blokiem 30-32 Legionów Polskich. Taka różnica była jeszcze wcześniej, kiedy byłem w zarządzie, który zarządzał Janusz Śliwa, to tak jakoś się składało, że większość tych budżetów obywatelskich ja robiłem, a tutaj stwierdziliśmy z osobami, które były w zarządzie, że każdy bierze swój projekt i po prostu prowadzi go od A do Z. W ramach naszych działań przez ten czas, później była pandemia, no, nie można odmówić sytuacji, że pokiereszowało to wiele planów, wiele możliwości działania, chociaż nie były na tyle te zmiany tak znaczące, że nie można było dokończyć budżetu obywatelskich, które wtedy trafiły dzięki głosom mieszkańców do wykonania. Byliśmy na wielu komisjach, na sesjach Rady Miasta. Co roku wnioskowaliśmy do budżetu miasta, do spółdzielni, do funduszu remontowego różne pomysły. Jedne się znajdowały, w wykonaniu drugich się nie znajdowały. Zgłaszaliśmy na bieżąco łatanie dziur, malowanie ławek, koszenie trawników, szyby do wymiany na przystanku, nieświecące lampy. I w różnym tempie, ale te rzeczy były robione. Niestety sprawy szły do pewnego momentu całkiem nieźle, ale decydujące były wykonania budżetu obywatelskiego. Nie wiedzieć czemu ze dwie, trzy sprawy, które dotyczyły tych, utknęły w miejscu do wykonania budżetu obywatelskiego. I monitorowaliśmy przez dwa lata o to, żeby dokańczać te projekty, żeby je czynić w pełni funkcjonalnymi. Niestety to się nie stało i była to jedna z przyczyn, kiedy zacząłem myśleć, że po prostu będąc w tym miejscu, nie realizując tych spraw w taki sposób, no nie ma to racji bytu funkcjonowanie w taki sposób, żeby obiecać coś mieszkańcom, że coś robimy, wnioskować to, chodzić za tym, a później, żeby to nie było wykonane. I taką najważniejszym punktem był ten rok, kiedy takie trzy podstawowe sprawy. Pierwsza to
parking przy ulicy Legionów Polskich na boiskach. Dwa lata temu poszliśmy do pana burmistrza i poprosiliśmy o to, żeby usunąć znak, który karał mieszkańców za to, że parkowali tam. To się bardzo szybko udało, mieszkańcy to szybko zauważyli. Jednorazowo na tym parkingu jest kilkadziesiąt aut, nawet więcej. I zabiegaliśmy o to, żeby ta inwestycja była, ten parking jak najszybciej wszedł jako inwestycja do wykonania w budżetu miasta. Była odkładana. No i w tym roku pełen zakres wynosił 1 200 000. Przeznaczono 600 tysięcy i mam nieodparte wrażenie, że było pomysł, żeby etapować to tak, żeby w 2024 kończyć. Niestety jest to podejrzenie, że przez jakiś dłuższy czas parking będzie dla mieszkańców nieczynny, albo czynny o wiele dłużej, nieczynny o wiele dłużej niż byłby nieczynny, gdyby było w jednym etapie. Kolejna rzecz to plac zabaw przy szkole numer 7. Od półtora roku niestety nic nie udało się ruszyć w tym temacie, pomimo tego, że z tego co wiem, pan burmistrz zna sytuację. Byli tutaj przewodniczący komisji komunalnej, pan Sroka, pan Bryk. Widzieli sytuację, wskazywali, że można to rozwiązać. Niestety tych rzeczy nie udało się rozwiązać. Dokończenie budżetu obywatelskich to już mówiłem. No i teraz sytuacja z tym przedszkolem. Znowu przedszkole wróciło. Nie będę ukrywał, że kiedy 3 lata temu wynikła ta sytuacja ze stanem przedszkola, byłem osobą, która po kontakcie z rodzicami ujawniła publicznie to spotkanie. Uważałem, że to jest sytuacja, w której no po prostu trzeba się zastanowić, jak ten teren można zagospodarować. Też nie będę ukrywał, od razu byłem zdania, że miasta finansowo i demograficznie nie stać na odbudowywanie tego przedszkola 1:1 i uważałem, że w tym obiekcie trzeba tej drugiej funkcji, czyli tej przychodni, która wtedy już miała problemy z dopuszczeniem warunkowym do użytkowania. No na trzy lata ta sytuacja uległa zawieszeniu, teraz wróciła. Cieszę się, że jest dyskusja na temat zagospodarowania tego obiektu, natomiast no mam nieoparte wrażenie, że dalej nie są brane pod uwagę ani rzeczy, które są potrzebne rodzicom dzieci, które inaczej. Wierzę, że da się pogodzić jedną i drugą rzecz, czyli to, co potrzebne naszym dzieciom, nie tylko, które potrzebują dodatkowego wsparcia, ale też wszystkim dzieciom z tego osiedla, jak i to, że starsze osoby mogą znaleźć wsparcie w swoich potrzebach, tak jak zdrowie czy potrzeba spotykania się. Tylko tak jak mówię, no, trzeba wreszcie brać dane takie systemowe pod uwagę i po prostu mieć odwagę je zastosować, tak? Stąd podsumowując, bardziej zrezygnowałem dlatego, jak są sprawy rozwiązane, będą sprawy rozwiązywane w przyszłości, niż to, jak, co się działo w przyszłości. Mam nadzieję, że znajdą się osoby następcy, z tego co wiem, to będą. I z nową propozycją działania wejdą do działania. Chciałbym podziękować za to, co się udało, szczególnie ludziom, którzy współpracowali przy tym. Janusz Delon, Grzesiek Popowski, Max Truś, Ilona Jarosz. Wiem, że w tym czasie popełniłem parę błędów, za które przepraszam, ale tak jak już wpisałem, te błędy, to doświadczenie posłuży do tego, że będę działał na rzecz osiedla i miasta w trochę inny sposób i sądzę, że to będzie cenne doświadczenie. Dziękuję bardzo. I dlatego to spotkaliśmy się, żeby wybrać następcę. Komisja skrutacyjna, widzę, że sygnalizuje, że mamy już